To bardzo dobry początek. Cieszę się, że już w pierwszym biegu udało mi się zdobyć złoty medal. Gdzieś tam ten niesmak po ostatnich akademickich mistrzostwach świata był, ponieważ gdzieś tam cały czas kręciłem się koło podium. Cieszę się, że już właśnie na tym pierwszym dystansie udało się osiągnąć najwyższy cel. No właśnie, worek z medalami rozwiązany i to jeszcze jak, bo 1000 metrów po prostu należy do Polaków, prawda? Tak, zdecydowanie. Mamy podwójne złoto, także cieszymy się z tego jak najbardziej. Myślę, że od początku stawialiśmy na Japonię, ponieważ tutaj dla nich są to ważne zawody i często wystawiają bardzo mocne składy. Trzeba mieć gdzieś w głowie, że to już jest troszeczkę koniec sezonu, więc nie wszyscy są w maksymalnej formie pod koniec, ale też warto przyznać, że niektórzy właśnie wtedy wchodzą na wyżyny, więc ciężko powiedzieć, kto tak naprawdę tutaj najwięcej zwojuje. Jutro jedę 1500, więc myślę, że tam też będzie walka o medale. Następnie drużyna, więc tutaj też celujemy w medale i na koniec ma start na deser. Tam już może się wszystko wydarzyć, ale oczywiście cel jest taki sam.